moim takim podstawowym przeżyciem był widok z okna we Lwowie na mur, który był najpiękniejszy, jak słońce zachodziło. I wiedziałem, że ten mur jest najpiękniejszy tylko parę minut. Można było podróżować po tym murze, odkrywając właśnie to, co jest chyba istotą malarstwa. Uwrażliwienie na pół tony. I od czego to w ogóle wyszło, to wspomnienie? Bo ono gdzieś było ukryte, tak jak nasze wspomnienia. Ale ja uważam za największego malarza Vermeera. Ten cudowny podział na cień i na światło. Trzy plany także, woda, piasek, miasto. I gdzieś tam spada słońce i ja sobie myślę, że to właśnie było coś takiego. Nie wiem, czy ja to nie mitologizuję, bo jest przecież u Prusta ta cała historia tego pana, który idzie, żeby oglądać właśnie ten widok z Delf i umiera przed nim. Według legendy i niektórych papierów rodzina pochodzi z czasów Wilhelma Zdobywcy. W okresie XV-XVI wiek zaczęły się wojny między katolikami a protestantami. Rezultaty tego były takie, że rodzina została w pewnym momencie skazana na banicję. W tej rodzinie był Lord Herbert, który był konsulem za czasów Ludwika XIV we Francji, a drugi, George Herbert, był poetą. Jego syn był przyjacielem Szekspira. Potem rodzina znajduje się w Westfalii. Z Westfalii przyjeżdżają do Austro-Węgier i za czasów Marii Teresy jeden z Herbertów tworzy przemysł chemiczny w Wiedniu. I jeden z jego siostrzeńców wyjeżdża do Galicji, do Lwowa i tam zaczyna wykładać na Uniwersytecie Lwowskim, zaczyna wykładać angielski. Nie zna słowa po polsku. I ponieważ rodzina się zaczyna tam osadzać i ponieważ wszyscy Herberci żenili się z polskimi szlachciankami, dzieci zostały wychowane po polsku i zostaliśmy Polakami. Miał braciszka Janusza, którego strasznie kochał, młodszego od siebie, i ten Janusz zachorował i on powiedział Panu Bogu, że jeżeli on wyzdrowieje, to on nie przestanie pisać, nie będzie pisał, złamie pióra, ale niestety zmarł. To była ogólnorodzinna tragedia. Z relacji matki wiem, że bardzo przeżywali tą chorobę i śmierć braciszka, że krzyżem leżeli w kościele, modląc się o jego wyzdrowienie. Dla okupanta sowieckiego dziadek był reprezentantem klasy przeznaczonej na zatracenie. Dla Niemców z kolei nosił dostatecznie niemiecko brzmiące nazwisko, żeby go próbować wciągać na Volksliste, czemu postawił zdecydowany opór. W dalekiej rodzinie zdarzyło się, że ktoś tą Volkslistę podpisał, z czym dziadek się nigdy nie był w stanie pogodzić. Sam koniec okupacji przeżyli w Proszowicach, podkrakowskich Proszowicach. Wedle tego, co wiem, z takich napomknień raczej rodzinnych, to wynika, że właśnie wtedy prawdopodobnie wuj Zbigniew się zaangażował w jakąś konspirację. Nikt dokładnie niczego o tym nie wiedział. Przede wszystkim babcia takie wnioski wysunęła z tego, że Zbyszek, jak mówiła, ginął na długie okresy czasu. Nie było go w domu, wracał czasami spięty, zdenerwowany. Herbert się nigdy nie ujawnił. Wielu ludzi się nie ujawniało. W końcu nie wiemy nawet dobrze, w jakiej formacji został zaprzysiężony, bo nawet w hańbie domowej mówi, miałem pod sobą iluś tam ludzi, od tego siwiałem. My wszyscy mieliśmy coś
do ukrycia. Prowadziliśmy podwójne życie, a zwłaszcza to pokolenie akowskie. Były jakieś tam w czasie okupacji sytuacje, w których musiałem czymś przyłodzić. To były największe koszmary dla mnie, moralne. Nie w sensie, że bałem się Niemców, czy nie lubię tej roli. Nie jestem autorytetem moralnym, tak zwanym. Czasem piję, palę papieros. Teraz już nie piję, ale palę papieros. Więc jaki autorytet moralny może palić papieros? Miałem zaszczyt zdawać w 1946 roku razem z nim egzamin u profesora doktora Witolda Krzyżanowskiego. Przed egzaminem Zbysiu powiedział do mnie: Jaś, w czasie egzaminu ani pary z ust, resztę ja zalację. Wchodzimy do gabinetu profesora doktora Witolda Krzyżanowskiego. Zbysio szerokim teatralnym gestem kładzie rękę na sercu. Mówi: witamy czcigodnego pana profesora. Zgodnie z pańskimi bezcennymi zaleceniami przeczytaliśmy wraz z moim przyjacielem Jasiem Adamskim dość gruntownie teorię Keynesa o stopie procentowej. Niemniej jednak na stronie 115, ósma linijka z góry w dół, tam są pewne prawdy, które pozostają w jakiejś dysproporcji między tym, co pisze Keynes, a co twierdzi pan profesor. Jak mam to rozumieć, czcigodny panie profesorze? Profesor dr Witold Krzyżanowski zbraniał i mówi: czy nota celująca wystarczy panu? Najzupełniej, panie profesorze. Ja się Adamski też jest tego samego zdania. Czy nota dostateczna będzie należytą rękojmią za pańskie niewątpliwe wiadomości z zakresu ekonomii? Tak, panie profesorze. Po wojnie to, po pierwsze, on zdawał do trzech równocześnie szkół w Krakowie. Do szkoły aktorskiej, do szkoły handlowej i do szkoły plastycznej. Został przyjęty do wszystkich. No, zdecydował się wybrać tą szkołę handlową, którą skończył, dostał dyplom w 1948 roku. Z tym, że Zbyszek już od 1946 roku mieszkał właściwie w Gdyni. Od tego czasu przyjeżdżał raz w miesiącu do Krakowa. Wtedy tak można było studiować. I wtedy poszedł na jeden czy drugi wykład, zdawał egzaminy, zaliczał lata, po czym wracał i siedział sobie w Gdyni, gdzie zamieszkał zamieszkali jego rodzice. I zapisał się także do tamtejszego związku, oddziału Związku Literatów. Został nawet sekretarzem tego związku. Na podstawie dwóch czy trzech wierszy, które ogłosił w Arkonie, on wtedy debiutował. Z tym, że w pewnym momencie władze centralne już po 1949 roku postanowił robić weryfikację. I uprzedzeniem weryfikację Zbyszek po prostu sam złożył legitymację ZLP. I wtedy się zdecydował kontynuować studia, tylko już nie w szkole handlowej, tylko w Toruniu, na prawie i na filozofii. I skończył prawo, uczestnicząc jednocześnie na wykłady Elsenberga, z którym się zaprzyjaźnił. To był nie tylko jego studentem, ale i przyjacielem. I w pewnym momencie zaczęto mu deptać po piętach. I to było tak, że on dostał jako absolwent przydział do prokuratury wojskowej. On nie chciał podjąć, bo co robi prokuratorzy wojskowi? No, oskarżali żołnierzy, których potem często rozstrzeliwano. I on chciał tego uniknąć i on wtedy się postanowił zagubić i wyjechał do Warszawy. Coś takiego głośno powiedział na temat polityki i to tam później utkwiło komuś w głowie. Bo to były takie lata, że właściwie chcąc się dobrze usadowić, to ludzie skakali koło pewnych partyjnych ludzi. On tego nie robił. On miał to. Może to mu zostało z czasem okupacji, jeżeli do kogoś dochodził, to już wszystko o nim wiedział, na przełomie wszystko wiedział, że ja byłem w AK w czasie okupacji. Wiedział nawet, że jestem wierzący, praktykujący. Nie, ja mu tego nie mówiłem, tylko on to zdobył, prawda, dla siebie. No to też była dobra zasada. Może to okupacja z pewnością nauczyła, ten okres komunistyczny straszny był zresztą. I nauczyliśmy się przez lata okupacji, cicho, nie wiadomo co, prawda, szepcze. Ci ludzie, którzy interesowali się literaturą, wiedzieli, że on ma jakieś kłopoty. Czuje się jako emigrant u nas w Polsce, no. Wewnętrzny emigrant. No. On raz mówił, więc czuje się jak nie u siebie, o, to jest jego powiedzenie. Oni wszystko o mnie wiedzą, zresztą powiedzenie jego takie znane, oni wszystko o mnie wiedzą. No i to w tym wystarczyło, prawda? Ja nie chcę tam iść. No i on wiedział, kto to są, co to za ludzie. Ale gdzie nie chciał iść?
do nich, do tego towarzystwa. On właściwie cały sam, on sam był. Nie znam literata, który był tak osamotniony. On był uroczy. Miły to właśnie mało powiedzieć, on był uroczy. Dowcipny. Wesoły. Taki otwarty na ludzi, na wszystko. A przecież miał takie ciężkie życie. On miał takie ciężkie życie, bo miał taką straszną biedę. To jest co za niesprawiedliwość losu, żeby taki człowiek miał taką biedę okropną. Przecież jak się wyprowadził już do Warszawy, to pisał mi kiedyś, że chodzi do jakiegoś baru mlecznego, ale daleko oddalonego od wiejskiej, na której wtedy mieszkał, ale tam można było zjeść chleba, ile się chciało do zupy, a brał tylko zupę. No i w południe już był taki strasznie i jeszcze miał pieniądze na tą zupę i miał pieniądze na jedną stronę autobusem. Więc już nie mógł w południe doczekać się tego obiadu. Jechał autobusem do tej jadłodajni. Zjadł tamten obiad, nawpychał się chleba i wracał pieszo do domu. Jak przyszedł do domu na wiejską, to już był tak głodny, jak przed tym obiadem. Wobec tego wymyślił inny sposób. Szedł pieszo, chociaż taki był strasznie głodny, a tam już wsiadał najedzony do autobusu i trochę miał dłużej to uczucie sytości. Wuj był w trudnej sytuacji materialnej, ale on wybrał, dokonując wyboru, że będzie pisarzem. Zgodził się także na niedostatek. Także wiem, że mój ojciec próbował mu pomagać, ale to za każdym razem spotykało się z gwałtownymi protestami wuja, bo on wiedział, co robi. Przecież mógł być literatem. Literatom się w sumie w Polsce Ludowej wcale tak źle nie wiodło, a szczególnie właśnie w późnych czasach stalinowskich i za towarzysza Wiesława także. On dokonał świadomego wyboru, że mu nie po drodze z tymi panami. I w związku z tym także przyjmował zupełnie spokojnie konsekwencje, jakie to ze sobą niosło, czyli ów niedostatek. Parę pytań wstępnych. W 1956 roku ukazał się pierwszy tom pańskich wierszy. No, już miał pan wtedy lat 30 parę. Tak. Co pan robił przedtem? Och Boże, bardzo dużo rzeczy robiłem. Jakby to powiedzieć, tak zawodowo. Więc w ogóle. Ja nie należałem do Związku Literatów w tak zwanym okresie błędów i wybaczeń. Wystąpiłem po prostu ze Związku Literatów. A byłem, no różne rzeczy, zajmowałem się różnymi rzeczami, pracowałem na przykład w TORF projekcie, bo jestem z wykształcenia nie literatem, nie studiowałem polonistyki, nie studiowałem żadnej filologii, studiowałem prawo, ekonomię i filozofię. Więc w TORF projekcie pracowałem, to byłem projektantem urządzeń sanitarnych. Pracowałem w spółdzielni Wspólna Sprawa jako chronometrażysta i kalkulator. Byłem także redaktorem pisma pod tytułem Głos Kupiecki. No, bardzo dużo byłoby tych zawodów. Odrzucając zaangażowanie polityczne, odrzucając uczestnictwo, odrzucając przynależność do organizacji, rezygnowaliśmy jednocześnie z jakiegokolwiek ustawienia się w przyszłym życiu. To oczywiście musiało prowadzić do refleksji, do pytania, na jakich właśnie podstawach odrzucamy, dlaczego my się nie zgadzamy, na co my liczymy, inaczej mówiąc. Otóż nie liczyliśmy na nic. Nawet jeżeliśmy jakoś musieli w tej rzeczywistości funkcjonować, to obaj byliśmy całkowicie przekonani, że to nie jest ta Polska, pod którą możemy się podpisać. Na 56 rok myśmy obaj
obaj na początku przyjęli dosyć sceptycznie, bo to wyglądało na jakąś tam rozgrywkę wewnątrzpartyjną, jakieś wewnątrzpartyjne zawirowanie. Pamiętam, że Zbyszka nie było w Warszawie, ja się dałem namówić na to, żeby pójść na pierwszy wiec na Politechnikę. Po tym, że powiedzmy, załapało mnie coś, co załapało także Zbyszka. Mianowicie 56-7 rok to jest wyjście z więzień, z cienia, z kryjówek, z zapomnienia ludzi II Rzeczypospolitej. Jak ja debiutowałem, prawda, już tak o sobie mówię wciąż, to ja już byłem dość dojrzały, zrobiony człowiek. Miałem 30 parę lat, prawda, więc cały ten okres rozwoju mogłem sobie, że tak powiem, darować. To jest szansa ogromna. Nie, to jest olbrzymia. Olbrzymia szansa, prawda. Szansa, że się nie napisało hymnu żadnego, jakiegoś takiego i te wiersze innego. Skończyła się ciemna noc stalinowska. Wuj jest młodym literatem. Przyjeżdża do domu pracy twórczej w Oborach i tam z Arturem Międzyrzeckim są poproszeni o stworzenie podręcznej biblioteczki. W związku z tym, że wszystkie te druki stalinowskie były wtedy łatwo dostępne, pracowicie panowie obydwaj biegają po Warszawie i wybierają co ciekawsze produkcji swoich kolegów. Po czym niewielka oszklona szafa zapełniona tego rodzaju produktami została zamknięta. Wuj za każdym razem, jak przyjeżdżał do Obór, pierwsze swoje kroki kierował do tej szafki, żeby sprawdzić, co jeszcze z tej szafki zginęło. Ponieważ koledzy literaci, odnajdując ślady swojej niesławnej przeszłości w tej biblioteczce, podkradali właśnie egzemplarze z owego zbioru. Pamiętam go dokładnie, jakiś spacer, te lasy oborskie, bagna i Herbert z chlebaczkiem, tak go zapamiętałem. Dużo penetrował chyba, chodził i jeździł, więc jeździł i pociągami, i PKS-ami. Jeździł nie tylko, jak się po tym przywykło już Herberta klasyka nazywać, że jeździł do Włoch, żeby zwiedzać galerie Uffizich czy inne, żeby kontemplować dzieła mistrzów renesansu, ale Herbert też znał gospody, znał małe miasteczka w Polsce, gadał pewnie z ludźmi. Myślę, że był świetny w tym, bo on miał twarz dobroduszną, zwykły sposób bycia. Wyglądał jak taki technik, mógł być technikiem, mógł być urzędnikiem, mógł być każdym z nas. Ale pamiętam, mój kolega niepiszący, starszy jakiś, z doświadczeniem takim już okupacyjnym, dał się w jakieś rozmowy z Herbertem. Ja wtedy właśnie zacząłem słuchać z zainteresowaniem i zauważyłem wielką łączność między nimi, wielką wiedzę Herberta o naszej historii praktycznej, nie historii ogólnej, teoretycznej, ale praktycznej ludzi w tym kraju. Przypominał mi moich starszych kuzynów, którzy po wojnie byli dla mnie dziwnymi ludźmi, bo byli w winie, jeszcze się ukrywali i na przykład jeden z nich ciągle mówił, ich komuniacka mać, używał takiego określenia, komuniacy, mówił, to taka pogarda była w tym. To bliskie było Herbertowi i jego stosunkowi do tej rzeczywistości nam danej po wojnie. Pan tu mówił o tym, jak pan torf kopał i tak dalej, ale pan się także zajmował historią. Kiedy to było? No, byłem wplątany w historię, tak jak pan także, prawda? Młodzi ludzie mówią, no znów zaczną o powstaniu, mówić o tych rzeczach, ale to były dla mnie bardzo istotne doświadczenia. Czas okupacji, prawda? W które wkraczaliśmy w okresie pubertalnym, bardzo ważnym okresie dojrzewania. I to chyba w jakiś sposób zaważyło. Ja się tego nie wstydzę, prawda? Można pójść do psychoanalizy na przykład i doktor powie, no teraz, wie pan, niech pan już o tym nie mówi, niech pan uprawia sporty. Ale ja jestem przeciwko psychoanalizie. Trzeba mieć swoje tajemnice, swoje, nie lubię tego słowa, ale swoje jakieś obsesje, tematy, do których się wraca i które się
stara przezwyciężyć w sobie także, bo to nie jest takie, prawda, korzystanie z tych źródeł, ale także próba przezwyciężenia, wyzwolenia się przez pisanie. Zawsze miał ołówek. Wtedy jeszcze pewno nie było tych długopisów czy coś. Zawsze miał ołówek i zawsze miał taki wokabilier, no ten taki zeszycik do słówek, taki mały. Zawsze przy sobie, zawsze tam coś poskrobał. Napisał, jestem w Paryżu dzięki tobie. To dzięki tobie, dlatego że ja napisałam do zarządu głównego prośbę o stypendium dla niego. Prosiłam, żeby podpisali u mnie ci ten i wysłałam i dostał za to. On wcale nie wiedział. Tak trzeba było zawsze kamuflować, bo on by nie życzył sobie. Któregoś dnia przyszedł Zbyszek. Dostał mój adres od moich rodziców. Zbyszek mieszkał wtedy w hoteliku na Saint-Louis. I ja mu wtedy zaproponowałam, żeby zamiast płacić za hotel, żeby zamieszkał na górze, na tym siódmym piętrze. Właściwie przez te pierwsze miesiące to myśmy się uczyli Paryża. Przypominam sobie, że przez dwa miesiące, dzień w dzień prawie chodziliśmy do Louvre, żeby zrozumieć, co tam jest. Naprawdę robiło wrażenie takie, jakby każdy drobiazg, jeżeli mu się jakiś obraz spodobał, to wszystko przeżywał, ale przeżywał tak jakoś namacalnie, bym powiedziała. Przeżywał taki sposób bardzo fizjologiczny. I to musiało zostawać długo, długo, długo. Przychodził bardzo często Miłosz do mnie, do domu. Miał bardzo dużo kłopotów. W pewnym sensie Zbyszek usiłował mu pomóc wprowadzić go jakoś, powiedzieć mu gdzie, co ma załatwiać i tak dalej. Ale i tak we Francji nie czuł się za dobrze Miłosz i potem się przeniósł do Ameryki. Ja go poznałem w roku 1958, kiedy z łaski cesarza Gomułki. On był w Paryżu. W tych czasach on był biedny i nieakceptowany przez socjalistów. Wiewan, bo trudno udawać komunistę, którego on udało, i nagle bez powodu wybierać wolność. Więc poczuł się bardzo biedny i odepchnięty, bo tam Sartre uważał, że to, co się w Polsce dzieje, tej antysemickiej, strasznej, faszystowskiej Polski, bo Niemcy zabijali wprawdzie Żydów, ale to Polacy organizowali te zabójstwa, te obozy, prawda? To była ta ogólna teza. Przyjmowana przez wszystkich. Ja natomiast zawsze mówiłem to, co myślę. I na szczęście nie byłem zapraszany do salonu. I nawet określiłem sobie to i powtarzałem takie zwrot nieeleganckie, że PiS się wywołał, co można tłumaczyć, siusiam na was. To były okresy naprawdę głębokiej, duchowej przyjaźni, którą nigdy nie zapomnę. Moje z Czesławem Miłoszem. Stosunek Zbyszka do Czesława Miłosza to rzecz, temat bardzo złożony, dlatego że on od początku miał świadomość, że Miłosz zrobił bardzo dużo dla wprowadzenia go do poezji języka angielskiego. Z drugiej strony warto zauważyć, że Miłosz przez dobre kilka lat, paręnaście lat nawet, powiedziałbym, był bardziej znany jako tłumacz Herberta niż jako polski poeta. Więc tutaj wdzięczność powinna działać w obie strony. I obaj mieli świadomość, że są poetami oryginalnymi, bardzo wybitnymi. Mieli taką świadomość koleżeństwa w kunszcie. W centrum dialogu, po takim wieczorze autorskim, padło takie pytanie raz i właśnie jak Zbyszek miał ten wieczór autorski. Jaki jest w tworzeniu wierszy, jaki pan ma cel? Pytanie dosyć zabawne, na które on bez w ogóle
po sekundzie prześcignąć Szekspira. Całkiem po prostu. Pamiętam, że podczas naszego spotkania pierwszego na kolacji u Lebensteina wyszliśmy na ulicę gdzieś po północy, prawda, i on w pewnym momencie nachylił się do mnie i powiada, wiesz, w Neue Zürcher Zeitung okazała się notatka, że powinienem dostać Nagrodę Nobla, prawda. No więc oczywiście pogratulowałem mu, ale to było charakterystyczne, że był jak gdyby nastawiony na to. Na tej kolacji u Lebensteina była taka śmieszna scena, ten głupi Jerzy Andrzejewski, który się chciał koniecznie pochwalić tym, że dostał jakiś czek na 10 tysięcy dolarów z Ameryki, puścił w obieg ten czek, prawda, żeby wszyscy widzieli, dotknęli to nadzwyczajny skarb. Jak dotarł ten czek do rąk Herberta, to Herbert zrobił wyraźny gest, że zamierza go, prawda, zniszczyć, podżyć, prawda. Biedny Andrzejewski zbladł, prawda, bo przecież to jest na serio. Ale Herbert tylko się jak z nim podrażnił i oddał mu. Nie znosił zresztą Andrzejewskiego. Nie znosił w ogóle tych literatów takich, prawda, którzy nie mieli jak gdyby zaangażowania w to, co się dzieje dookoła nich. I nie byli po prostu jak gdyby serio zaangażowani nawet we własną sztukę, prawda. Herbert był człowiekiem trudnym w tym sensie, że jeżeli kogoś lubił, to lubił, a jeżeli kogoś nie lubił, to też to bardzo wyraźnie podkreślał i rozważał. Jego stosunki na przykład z kulturą, w której pracowałem wtedy, były bardzo osobliwe. Właściwie demonstracyjnie podkreślał, że przyjeżdża do Maison Lafitte, do Czapskiego i omijał resztę, prawda. Czasem pozwalał sobie nawet jakieś takie wybuchy niezbyt dorzeczne, bo nie znam się na rzeczach, o których mówił. Pamiętam taką scenę, bo byłem wtedy w Maison Lafitte, że on stanął przed tym pokojem, w którym się jadało w Maison Lafitte i krzyknął, jesteście odpowiedzialni za zniszczenie Marka Chłaski. To był kompletny nonsens, świadczący o tym, że nawet u Herberta, tego wybitnego artysty, występowały takie rzeczy zupełnie... No nie oparte na niczym. Jeżeli mam być szczery, to uważam te jego wizyty w Maison Lafitte za trochę nieprzyjemne. Po pijanemu to się zdarzało, że komuś na ubliżał na przykład, że coś przykrego powiedział. To się zdarzało, owszem. Nawet ludziom, których bardzo lubił i z którym się przyjaźnił. Na drugi dzień przychodził z kwiatami i klękał, jeśli to była kobieta. W tym jest jakaś analogia z Lebensteina, prawda? I że sam sobie szkodził. Być może, że Zbyszek też sam sobie szkodził. Ale tacy właściwie wygrywają w końcu. Zdaje się, że się nigdy nie pokłócił z Jankiem Lebensteinem. Że zawsze jakoś harmonijnie oni załatwiali te różne pretensje do świata. Ja nie pamiętam żadnych takich dyskusji na temat zostać, nie zostać. Jest się na razie, a potem może być co innego. Nie było takich reguł w tym środowisku, mam wrażenie. Zostać, nie zostać, bohaterstwo zostać, bohaterstwo nie zostać. Co jest ważniejsze? To nie są ciekawe problemy. A ja mam wrażenie, że Zbyszek się nie zajmował problemami nieważnymi. Ja pamiętam, raz było tak, czy pójść, czy nie pójść do jednej pani tam na kolację, która zaprasza. I on się zdenerwował i na mnie, i na Kasię. I wy zawracacie nam głowę, nam oczywiście, takimi sprawami. A naszym problemem jest, czy dzisiaj popełnić samobójstwo, czy jutro. Spotkałem Herberta na krakowskim przedmieściu, jakby naburmuszonego. Okazało się, że wychodząc z domu nie wziął legitymacji ze Związku Literatów i nie sprzedano mu paczki papieru do maszyny, który można było nabyć w
sklepie papierniczym na ulicy Mazowieckiej, jedynie okazując legitymację Związku Literatów. Ja miałem taką legitymację, ucieszyłem się przy sobie, ucieszyłem się, że będę mógł służyć i postanowiliśmy tam pójść. Ale po drodze Herbert zaczął jakby bawić się z tą sytuacją, zastanawiając się, czy nie wchodzimy właściwie w spisek przeciwko państwu, które dystrybuuje papier do maszyny w sposób racjonalny, a my będziemy to państwo próbowali oszukać. Potem zaczął w ogóle ubolewać, że być może ten papier w zasadzie jest przeznaczony dla innego członka naszego związku, Romana Bratnego, wtedy bardzo płodnego pisarza, i my wykupując papier właściwie uniemożliwimy twórczość Bratnego. No tutaj wkroczyłem, ciesząc się, że w ten sposób ograniczymy Bratnego. Nie to, że przyszło nam do głowy, że może Bratny wpaść do sklepu przed nami. Nie zaczęliśmy wprawdzie biec, ale przyspieszyliśmy kroku. I tak cały czas bawiąc się sytuacją, właściwie czuliśmy się jak, trochę jak spiskowcy, trochę jak mali oszuści, trochę jak dzielni ludzie walczący z potworem. On był cały czas zdecydowanym antykomunistą. I powiedzmy, on, z tym, że był człowiekiem, który uważał, że jego miejsce jest w kraju. I on nigdy nie skorzystał z możliwości zostania na emigracji. Godził się na cenzurę, która mu ciągle coś zdejmowała, nie publikował tam, wracał do tego kraju, nie udzielał pod swoim nazwiskiem wywiadów w Wolnej Europie, powiedzmy, żeby nie przeszkodzić mu w powrocie, bo oni często tak robili, że po prostu ktoś wyjechał, woleli, żeby został. I Chłasce nie pozwolono wrócić. Chłasko wprawdzie wybrał wolność, ale potem kilkakrotnie chciał wrócić do kraju, odmówiono mu powrotu. Także Zbyszek bardzo dbał o to, żeby tego uniknąć. Oni wypytywali mnie o Zbyszka. Moja odpowiedź była taka: po pierwsze, ja o przyjaciołach nie mówię, a po drugie, on się interesuje wyłącznie poezją, chce wyjechać za granicę, ponieważ chce widzieć to, o czym pisze, bo jest zafascynowany antykiem. Musi jeździć, oglądać, bo to jest dla niego istotne. Polityką się w ogóle nie interesuje. Nie zajmuje się tym, tego nie obchodzi. I tego rodzaju, ale można było. Ja mu o tym nigdy nie powiedziałem, bo nie chciałem, żeby go denerwować. Kiedyś po przyjeździe dla przedłużenia paszportu z zachodu, zaraz z lotniska został zabrany na jakieś przesłuchanie, czy rozejk, czy quasi przesłuchanie do Pałacu Mostowskich. I w zasadzie jedyną rzeczą, którą na ten temat miał do opowiedzenia, to był cytat z fragmentu rozmowy. Panie Zbigniewie, może pan tam powie, a co tam w tej wolnej Europie, kto tam działa, co tam robią? Na co padła odpowiedź: panie, a wiersze będziesz pan za mnie pisał? Mickiewicz się nazywał. Fakt. Rzeczywiście, teraz sobie to przypomniałam, że się nazywał Mickiewicz. Tak. Bo bardzo się wszyscy śmiali z tego. A wesele było w bardzo głośnym mieszkaniu, ale w cudownej dzielnicy. I masa ludzi przyszła i bawiliśmy się do rana. Zbyszek szalenie przestraszony tym, że jest człowiekiem żonatym, ale to w końcu wszystko utonęło w alkoholu. I to był bardzo miły dzień ten, z tym zdenerwowanym, ogromnie zdenerwowanym Zbyszkiem, który w ogóle uważał małżeństwo za coś karygodnego. A gdyby nie to, że to małżeństwo się stało, to by było z nim dużo gorzej. Z tym, że Kasia by go i tak nie opuściła. To jest pewne. On miał skłonność do depresji od dawna
I on się ratował, że robno się ten kieliszeczek winka i był wesolutki, mógł sobie chodzić żyć. Jak nabrał wstrętu do alkoholu i zabrakło tego, to nagle popadł w depresję. Walczył dzielnie. Troszkę to jest tak jak w scenie z Lotu nad Kukułczym Gniazdem, kiedy Nicholson próbuje podnieść taki aparat do tam biczy wodnych bodajże. Zakłada się ze wszystkimi, potem się bardzo natęża. Oczywiście nie jest w stanie go nawet ruszyć z miejsca. A potem mówi, ale próbowałem. On próbował i mu to wychodziło całkiem nieźle. Dzielnie się zmagał ze wszystkimi swoimi słabościami i był i czynił to bardzo świadomie. Czynił to bardzo świadomie i bardzo mężnie. Patrzenie na to, jak ten człowiek, bardzo bliski przyjaciel, dla mnie ktoś niesłychanie ważny, jak on strasznie cierpi. Cierpi przez 20 parę lat. I niemożność pomożenia jemu. No, to jest taki cień, z którego nie można potem wyjść. Wrócił na początku lat 70. do kraju po dłuższym pobycie za granicą. Jednym z pierwszych wieczorów autorskich, jakie miał, odbywał się w bardzo szacownym i wspaniałym miejscu, bo na Wawelu. Ale zanim prowadzący ten wieczór autorski zdążył cokolwiek powiedzieć, poeta, zanim zaczął czytać wiersze, powiedział, że on ten wieczór i swoje wystąpienie dedykuje poległym robotnikom w Gdańsku i od razu było wiadomo, o co chodzi. I w krótkim czasie znowuż wuj miał kłopoty z publikowaniem. Ja byłem, można powiedzieć, świadkiem jeszcze właśnie w latach 70. takiego sytuacji ulicznej, kiedy szedłem z Herbertem w gronie jeszcze tam dwóch, trzech osób i zatrzymała nas policja, milicja, jeszcze to w PRL-u, koniec lat 70. I ja już też miałem pewne doświadczenie, że z takiej sytuacji nie wyjdzie się dobrze, jeżeli się zacznę stawiać, jeżeli zacznę właśnie coś podkreślać, jeżeli obrażę tych milicjantów i że właśnie należy obrócić coś w żart, jakoś tego wykręcić się, czyli taka forma takiego dwuznacznego, powiedziałbym, kompromisu, ale no nie, w sumie niewinnego. Otóż i większość z nas w ten sposób zachowała się, proszę, niech oni nas wylegitymują i niech będzie święty spokój. Tymczasem Herbert wtedy właśnie będąc, no, w cudzysłowie, zaatakowany, prawda, prowokował, zachowywał się w sposób wyzywający. To oczywiście jest poważniejszy problem, czy prawda, takie wymiganie się z takiego legitymowania paroma dowcipami jakimiś takimi łagodzącymi jest godne, czy nie. No to jest, oczywiście to jest mała sprawa, ale widać wyraźnie tutaj preferencje Herberta, że on nie chciał takich rzeczy, że on właśnie chciał doprowadzić do jakiejś ostateczności. No. Poznałam Herberta w 1980 roku w galerii niemieckiej w Berlinie. Herbert podszedł do mnie i zauważyłam, że patrzy się na mój krzyżyk, który no, niczym się według mnie nie wyróżniał. A on wbił oczy w ten krzyżyk, spojrzał na mnie i mówi, chodźmy stąd. No, chodźmy stąd. I on wyszedł pierwszy z tej sali, gdzie odbywał się ten wernisaż. Przeszliśmy takim wąskim korytarzykiem i weszliśmy do biura tego właściciela tej galerii, takiego lekko przyciemnionego biurowego pokoju. I ja stanęłam, czekam, co będzie. Herbert stanął przede mną, to mam tak żywo w oczach, jakbym go w tej chwili widziała. I nagle zaczął rozpinać koszulę pod szyją. No, dziwne.
i wyciąga, coś wyciąga spod tej koszuli. I w pewnym momencie zdołał już to wyciągnąć i okazało się, że to był też krzyżyk. I nie było w ogóle słów w czasie tej sceny. Ja jestem patriotą. To jest takie stare, zapomniane słowo. A patriota do nacjonalisty ma się tak, jak człowiek nabożny do fanatyka. To nie ja wymyśliłem, ja taki mądry, tylko lot akt. Prawda? Rozumie pan. Człowiek, no ja jestem nabożny, lubię ten kraj, modlę się za niego, jak potrafię. Ale nie jestem, nie uważam się za nadczłowieka. Nad Polaka, nienawidzę, nad Polaków, nad Niemców, nad Francuzów, nad Żydów, nad ten. Ale mam bardzo dużo przyjaciół i Żydów, i Niemców, i rozmawiamy jak ludzie po prostu. Było to wiosną 1981 roku. Zbigniew Herbert po jakimś czasie nieobecności wrócił do Polski. Nikt się specjalnie nie kwapił do robienia z nim wywiadu, więc padło na mnie. Powitał mnie z uśmiechem, jak dobrego znajomego. Szybko siedliśmy bez ceregieli do stołu i zaczęliśmy debatować. Ja przyszedłem z tym wywiadem chyba dość szybko. On ten wywiad wziął do ręki. Ten wywiad po prawie 20 latach ja znalazłem i on tutaj leży właśnie z osobistymi poprawkami mistrza. Mówi, sporo pan tego naprodukował. Wobec tego ja to muszę przeczytać, zajmie mi to trochę czasu, a pan w tym czasie też niech się czymś zajmie. I sięgnął do biurka, był w ogóle ubrany tak jak Hugh Hefner w jakiś szlafrok albo w płaszcz kąpielowy, już dokładnie nie pamiętam, ale na pewno nie był to garnitur. Siadł przy swoim biurku i sięgnął tam z prawej strony i wyjął pół litra wódki żytniej, która wtedy kosztowała 103 zł, a na mecie kosztowała chyba 200. Nie o tym mówię, że to był drogi prezent, tylko dlatego, że o wódkę było wtedy bardzo ciężko, ponieważ była ona na kartki. Ja byłem porażony z zachwytu po prostu tym gestem. Nie wiedziałem, czy mam odmówić i udawać człowieka niepijącego, czy mam tą wódkę zabrać dla starszego brata, czy w ogóle mam natychmiast ją wypić duszkiem, żeby zrobić na nim takie wrażenie, jakie on zrobił na mnie. W każdym razie widziałem, że on to traktuje serio, po prostu nie jako greps, bo on natychmiast się zanurzył w tym moim tekście i go bardzo pokreślił, jak można zobaczyć na załączonych kartkach. Ja zaś udałem się po prostu do wskazanego kącika, usiadłem przy stole i żeby mu nie przeszkadzać, to nawet nie prosiłem o kieliszek, tylko tak sobie szyłem z gwinta powoli i jakieś pół godziny, 40 minut żeśmy tak urzędowali. On czytał, ja piłem, po czym wręczył mi zautoryzowany wywiad. Ja w tym czasie się oczywiście upiłem, ponieważ nie jadłem śniadania. O jedzenie było mniej więcej tak samo trudno jak o wódkę. No ale wywiad ocaliłem, jak widać. Wywiad został wydrukowany w kwietniu i jak sądzę, Zbigniew Herbert był z niego dosyć zadowolony. W momencie, kiedy Jaruzelski zgasił lampę nad Polską, był stan wojenny. Ja zostałem wyrzucony z pracy w dziennikarstwie, między innymi za wywiad z Herbertem. I miałem taki okres właśnie 8 lat bez pracy. I często myślałem, bo pracowałem wtedy na czarno jako rzemieślnik, do dziś dnia potrafię zrobić szczotkę gołymi rękami prawie. Więc myślałem, że to jest taki okres w moim życiu, jak Herbert miał zaraz po wojnie, kiedy pracował na jakichś torfowiskach, kiedy tam projektował odzież roboczą, kiedy robił najdziwniejsze rzeczy, nie mające zupełnie związku z tym, co właściwie powinien robić przez całe życie. Na początku stanu wojennego odwiedziłem go po udziale w demonstracji
Nawet nie jestem pewien, czy przypadkiem mokry po polewaniu jakąś tam sikawką ubecką do niego nie dotarłem. I bardzo rozprzeżywany opowiadałem mu o tym, że właśnie brałem udział w demonstracji gdzieś tam pod katedrą świętego Jana. Ludzie zaczęli śpiewać, jeszcze Polska nie zginęła. No, w związku z tym, jak każde dobrze wychowane polskie dziecko, najpierw stanęłem na baczność, a potem wydawało mi się, że jak ten szereg zomowców w naszą stronę ruszy, to nikt nie drgnie, tylko dojdzie tutaj do jakiejś rozprawy odręcznej wręcz. No i się okazało, że stoję sam na ulicy, a tłum już się cofnął. Tak przeżywając to bardzo emocjonalnie opowiadałem o tym, że ci ludzie tacy okropni uciekają przed tymi zomowcami. Tu śpiewają jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, a tu uciekają. Na co wuj bardzo spokojnie powiedział, wiesz, to właściwie oni mają większą zasługę niż ty, bo oni się ich tak bali, a jednak tam poszli. I w czasie okupacji, w czasie stanu wojennego, to był dla mnie przeżyciem najboleśniejszym, bo to Polacy Polakom zgotowali ten rozbiór. Było to tak absurdalne, że, no i że już tragiczne do potęgi. Postanowiłem wydawać podziemne pismo pod tytułem Kosynier Ogólnopolski. I pisałem wiersze, które czytałem żonie, prawda, ona była przerażona, że to rzeczywiście będę publikował. Były to straszne, ale między tymi dwa wierszyki, które zachowałem w pamięci, które nie... Oczywiście związane z aktualnymi wydarzeniami, więc mają krótkie nogi. Poezja okolicznościowa ma krótkie nogi, ale Goethe powiedział, że każda poezja jest okolicznościowa i w tym jest jednak ziarno prawdy. Ja większość rzeczy napisałem jako reakcję na wydarzenia, reakcję na swój własny los, na los moich bliźnich, a nawet wiersze o przyrodzie są reakcją na przyrodę. Więc jestem reakcjonistą, to nie ma co. On tutaj bardzo cierpiał w latach 80. Miał złych dni dużo więcej niż lepszych. Ale za każdym razem, jak się widywaliśmy, to było mi z nim tak jak tak. Z tym, że był smutniejszy. I ja też. Zwłaszcza po upadku, prawda, tej całej solidarnościowej fali i podczas tego stanu wojennego i potem nawet. Najważniejszym akcentem z tych lat 80. stała się rzecz, w której ja także brałem udział, to znaczy wywiad, którego udzielił mi Herbert 9 lipca 1985 roku w Laskach. Wypowiadał się tam Herbert o stronie moralnej zaangażowania pisarzy w komunizm, tego co ja w rok później nazwałem hańbą domową. Był to pasjonujący wykład na temat rozumienia dziejów kultury polskiej w tym okresie. Oczywiście jednocześnie bardzo krytyczny, jak powiedział Herbert, no i zaraz wszyscy się obrażą. Do Herberta zaczęły dochodzić pewne pomruki niezadowolenia z powodu tego eseju, tego wywiadu i napisał do mnie w takim liściku z Biarritz, z 1986 roku. Jednak się nie wycofamy. Tutaj jeden biały emigrant strzelił sobie w łeb. Dziwne, że czynią to tylko biali, a nigdy czerwoni. Więc ja jako ten autor chciałbym się na początku przedstawić, że ja swoją sławę czy niesławę zawdzięczam Jackowi Sznadlowi, który zrobił ze mną wywiad wydrukowany w prasie podziemnej, Kultura Niezależna. I w tym wywiadzie ja powiedziałem wszystko to, czego przedtem nie mówiłem. Dlaczego nie mówiłem? Z pewnej taktyki życiowej. Ciężko ludziom darowywał, powiedzmy, jakby to powiedzieć, powiedzmy,
No, nawet może słowo zdrada to jest ciężko powiedziane. No, niewłaściwe zachowanie się połączone z głupotą. Bo on był przekonany, że powiedzmy, że gdyby człowiek był mądry, to przecież nie mógłby się na to zgodzić. Dlaczego ja napisałem ten brutalny w końcu, tą brutalną wypowiedź? Napisałem ją dlatego, może lepiej było napisać, że w pewnym okresie pewna grupa polskich pisarzy wydała szereg utworów, nie zawsze zgadzających się z ich może sumieniem, ale że oni mieli takie poglądy, potem zmienili poglądy, tylko zmienili poglądy najczęściej wtedy, kiedy już nie można było trwać w tych poglądach stalinowsko-totalitarnych. I to był mój zarzut. Ja nie sądzę naprawdę, chociaż mam skłonności do sądzenia. Jak wszyscy powiedzą, to jest dobre, to jest niedobre, prawda? Wydaje się, co chwilę jakieś sądy w życiu. Ja chciałem, miałem małą nadzieję, żeby pobudzić jakąś dyskusję. No nie udało mi się. On dostał sporo w kość od tych ludzi, nie mówiąc o tym, że on patrzy jako ten człowiek, który nie dojadał, jak się, powiedzmy, w jakim dobrym, powiedzmy, jak na ówczesne czasy, no, w luksusie żyli ci, którzy właśnie na współpracę z władzami, no, mieli te posady, powiedzmy, dostawali mieszkania piękne, bardzo łatwo. I kiedyś ja byłem świadkiem czegoś takiego, jak już byli w opozycji demokratycznej, wchodząc do ich tych mieszkań, powiedziałem tak, ale na to mieszkanie to on dostał za wysługiwanie się. A teraz tu się odbywają konwektykle opozycji demokratycznej. Powiedzmy, dlatego, że ma piękne, duże mieszkania, a inni dalej mieszkają tak, że nie bardzo mogliby zrobić konwektykle. To trzeba ogromnego taktu, żeby rozliczyć się z własną przeszłością, podać argumenty racjonalne, które skłoniły mnie do tego wyboru i jednocześnie powiedzieć, że uważam to za błąd. No ale nikt tego, albo jakimś półgębkiem coś się mówi. Przyszedłem do Herberta na początku lat 90. tu w Warszawie i on wyciągnął rękopis wiersza zatytułowany Chodasiewicz i dał mi do przeczytania. Przeczytałem do połowy, uniosłem wzrok i powiedziałem, ależ, przecież to jest wiersz o Miłoszu. Tęcarz twarz Herberta rozjaśniła się jak twarz autora, który cieszy się, że czytelnik zgadł jego autorski zamysł. Weźmy wiersz Wilki. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu żółtawy mocz i ten ślad wilczy. Nie opłakała ich Elektra. Nie czytam wszystkiego, czytam tylko to, co istotne tutaj. Nie pogrzebała Antygona i będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Przegrali dom swój białym Boże, kędy zawiewa sypki śnieg. Nie nam żałować gryzi piórką i gładzić ich zmierzwioną sierść. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Został na zawsze w dobrym śniegu żółtawy mocz i ten trop wilczy. Raz pisze Herbert ślad, raz pisze trop. Ale dlaczego żółtawy mocz po nich został? Co to ma znaczyć? Dlaczego to wydobywa? Ano, mogę się mylić, ale sądzę, że dlatego, że Czesław Miłosz w Toaście napisał: nie cierpię ludzi, którym uderza do głowy ten moczopędny środek narodowy. Czyli no, patriotyzm taki nadmierny, prawda? No więc po nich pozostał ten żółty mocz i trop wilczy. W decydującym momencie, rok 1945-47, kiedy ludzie nazywani bandytami umierali w lesie za Polskę, on pisywał felietony niestosowne w Dzienniku Polskim, za co dostał, bo za tak chcę to nazwać, posadę atasze kulturalnego w Stanach. Bo ja nie wymagam od przyjaciół, żeby byli zawsze mówił zdania, żeby nie byli
zdania tak przeciwnego i tak konformistycznego i tak jakiegoś wazymijarskiego, że to się nie da tego jeść, prawda, czy patrzeć nawet na to. I doszło do takiego spotkania w Kalifornii i on tam właśnie powiedział tą swoją szaloną, nie szaloną, bo to było o przyłączeniu jako 17 Republiki. To było morderstwo intelektualne na swojej ojczyźnie. Więc tak jak napisałem w liście, wstałem i wygarnąłem. Wściekłość dawała mi skrzydła. Sprawa tego, co Herbert przewidział w wywiadzie ze mną w Hańbie Domową, no i zaraz się wszyscy obrażą, potwierdziła się po jego wywiadzie dla tygodnika Solidarność w 1994 roku, tylko poszła znacznie dalej, bo to już nie była tylko obraza, to było wysuwanie twierdzenia, że, no, że poeta jest niespełna rozumu, jeżeli może wypowiadać o Miłoszu takie sądy, jak wypowiada. I to nie Tomasz Jastrun rozpoczął. Rozpoczął to swoim oświadczeniem Czesław Miłosz, pisząc, że Herbert jest w złym okresie. Przyjąłem to obojętnie, ponieważ znam Czesława Miłosza nie od dziś. I może lepiej znam go niż on sam siebie. I ani mnie to nie zdziwiło, ani mnie to nie oburzyło. Natomiast to, co piszę o meritum sprawy, tak mętnawo, to jest po prostu nie. On wypowiadał takie jakieś swoje sądy dziwne i jest jednym z tych, którzy w moim przekonaniu byli moimi przeciwnikami od zawsze. No cóż, napisał piękny wiersz pan Kogito, a małe zwierzątko. To jest polemika z pieskiem przydrożnym Miłosza. Dlaczego Herbert pisze o swoim czarnym sercu? Małe zwierzątko bawiło i ogrzewało moje czarne serce, gdy postanowiłem książkę podarować przyjaciołom w Londynie. No i teraz trzeba, jak przeczytamy tekst na przykład z pieska przydrożnego, niezłomność. Nie wiadomo o kim niby, ale przecież można się domyślić. Cudzoziemcy nie mogli wiedzieć, co kryło się za niezłomnością tego człowieka, ale ja nie powinienem był dać się wprowadzić w błąd, mając przedwojenne doświadczenie. Wielu uległo komunizmowi dlatego, że apelował do najlepszych cech ich politycznej natury, ale byli tacy, którzy umieli się oprzeć, bo pomagały im w tym cechy najgorsze. No i stąd jest czarne serce. Jednym z bodźców, które spowodowały, że ja się do niego tak zbliżyłem, to właśnie było to, że on został bardzo nieprzyjemnie potraktowany przez wielu swoich dawnych przyjaciół. Ja się nawet nie spodziewałem, że to tak daleko pójdzie w sensie tego, powiedziałbym, odium, które na niego spadło, prawda, i z powodu pewnych deklaracji politycznych. To było zawsze robione, powiedziałbym, w rękawiczkach, no bo liczono się z nim, ale to było takie wyraźne unikanie jego nazwiska, jego twórczości, wyciszanie. No, to jest metoda takiego wyciszania, jak gdy pod pozorem, że on jest chory, że on jest teraz już nietwórczy, że jego gwiazda minęła. No, to są bardzo nieprzyjemne rzeczy. Nie mówiąc o wiele silniejszych sformułowaniach, które nie były, powiedzmy, na publicznie formułowane, ale prywatnie, w sensie, że prawda, wręcz, że on zwariował, że jego poglądy są nie do przyjęcia i tak dalej. No tak w kuluarowo słyszało się takie opinie. Chciałbym wspomnieć o takim drobiazgu, który jakby jest takim incydentem w dziejach recepcji mojej Hańby Domowej, kiedy przygotowywałem do druku ostatnie wydanie z roku 97, rozszerzone. Herbert powiedział, żeby z jego wywiadu skreślić kilka słów. Było tam powiedziane: mój najukochańszy przyjaciel Adam Michnik. Otóż Herbert powiedział słowa: mój najukochańszy przyjaciel, skreśl grubą kreską. Co ja oczywiście uczyniłem. Michnik jest manipulatorem. To jest człowiek swojej woli, kłamca, oszust intelektualny.
intelektualny. Ideologia tych panów to jest to, żeby w Polsce zapanował socjalizm ludzką twarzą. To jest widmo dla mnie zupełnie nie do zniesienia. Jak jest potwór, to powinien mieć twarz potwora. Ja nie wytrzymuję takich hybryd. Ja uciekam przez okno z krzykiem. Nigdy nie wykazywał chęci uczestniczenia w sposób bezpośredni w życiu politycznym. Nie miał ambicji przynależności do czegokolwiek. Natomiast interesował się polityką i chciał być obywatelem. W PRL-u nie chciał być obywatelem PRL-u, ponieważ ten kraj nazywał albo Gomułkowem, albo esbecją, albo nie wiem, ubolandem, tak określał ten kraj. Natomiast po roku 89, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, Herbert to ogromnie przeżył i nareszcie po raz pierwszy, jak mi mówił, poczuł się obywatelem i chciał nim być. Kiedy w związku z czym uważał, ja całkowicie to rozumiałem, że poza tym, że jest poetą i że wyraża się w sposób poetycki za pomocą wierszy czy w jakichś szkicach literackich, że również ma prawo, a nawet obowiązek, tak to traktował jako swój obowiązek występowania jako obywatel. I zajmował stanowiska w niektórych sprawach, które dotyczyły nas wszystkich, gdzie występował jako obywatel. Wiem, że wielu krytykom literackim i krytykom Herberta bardzo się to nie podobało, że on szedł z jakiegoś tam Parnasu i w sposób tak doraźny się wypowiadał na tematy, które wielki poeta, zdaniem jego krytyków, nie powinien się zajmować. On myślał inaczej. On uważał, że jako obywatel w sprawach, które go dotyczą jako obywatela, powinien zabrać głos i zabierał ten głos. Ja przeżyłem wybuch Polski, jeśli tak wolno powiedzieć, za granicą, w Paryżu. I było to dla mnie niespodzianko. I zawsze wyobrażałem sobie, że jeżeli dowiem się, że Polska jest nareszcie rzeczywiście niepodległa, to pierwszą rzeczą, którą zrobię, wybiegnę na ulicę i będę głośno krzyczał Vive la Pologne, powiedzmy, jeżeli to będzie w Paryżu, oraz całował różne napotkane osoby. Będę się zachowywał w sposób nieodpowiedzialny. A liści ogarnił jakiś smutek, melancholia, dyskomfort. Ponieważ ja lubię i w pisaniu, i w działalności także rzeczy, które mają swój początek, środek i koniec. Otóż ja nie wiem, jaki był początek, co można uważać za początek nowej Polski. Moja teza jest następująca. W Polsce panuje neokomunizm. Nie odwołuje się on od ideologii, ale stara się, i bardzo mu dobrze to wychodzi, urządzić z kapitalizmem. Powiada, do diabła z Karolem Marksem, Engelsem. Władza to pieniądz, pieniądz to banki. Opanujmy banki, opanujmy struktury gospodarcze, w każdym razie kontrolujmy je bardzo wyraźnie, wtedy będziemy rządzić. I widziałam kiedyś w telewizji, że miał kota. On zawsze miał kota. Właściwie tato jego miał kota, Kubę. Trochę wydawał mi się napuszony. Nie taki naturalny, jak go znałam. Mnie się zdaje, że spotkało mnie wielkie szczęście. Szczęście spotkania miłości. Teraz nie spotyka się miłości tak od. A jednak ja trafiłam na prawdziwą miłość. To się niewielu ludziom zdarza. Czuję się wyróżniona. Ja, jeżeli był w Sopocie, to ja już wiedziałam rano, jak wstawałam, to patrzyłam na parapecie. Były kwiatki, ale kwiatki, tam żadne kwiatki, bo przecież on nie miał pieniędzy. Więc jakieś stokrotki przewiązane trawką. Albo jakieś jesienią, takie liście kolorowe. I zawsze jakiś wierszyk. I ja głupia tego wszystko wyrzucałam, no. W 57 roku,
A znałam go chyba od 47, to 10 lat. Spotkaliśmy się na obiedzie w jakiejś restauracji. On powiedział, że nie wiem, jak ci to mam powiedzieć, ale zakochałem się, ale ciebie zawsze będę kochał. I ja już nic nie przełknęłam. Powiedział, nie możesz, nie jedź do Sopotu, tylko jedź do mamy. Wsadził mnie do pociągu, tam temu kolejarzowi dał coś, żeby się mną opiekował. Przyjechałam do domu, położyłam się, zaraz lekarza zawezwano i leżałam. Umierałam. Nie chciałam żyć. Jak widziałam, że tam gdzieś dostał jakąś nagrodę, to pisałam tam parę słów, to dostawałam odpowiedź. W ogóle czasem tam pisał, ja nie odpisywałam. Koniec. Koniec bajki. Herbert zadedykował mi jedną ze swoich książek na początku naszej znajomości, to chyba jest najlepsze określenie, gdzie zakończył ją pewną pieczątką, którą miał w domu, taką zieloną pieczątką, gdzie był napis szwadrony, niezależny pułk szwadronów śmierci bodajże i podpisany był też pułkownik Zbigniew Herbert. I kiedyś w czasie rozmowy zwróciłem się do niego żartem, on lubił żarty tego typu. Panie pułkowniku, on zaczął mnie tytułować porucznikiem, dając zresztą szansę i nadzieję na awans. Kiedyś na początku powiedziałem do niego, tak mi się wymknęło, panie Zbigniewie, on się bardzo obruszył, mówi, wie pan, ja bardzo nie lubię, jak się do mnie, jak mnie ktoś tak po plecach klepie, mówi, po prostu proszę do mnie mówić proszę pana. Tak jest najbardziej poprawnie. I tak byliśmy. On mówił do mnie, proszę pana, ja do niego mówię, proszę pana. Kiedyś do mnie zadzwonił, to już był późny wieczór, mogła być 8-9, mówi, niech pan przyjedzie, napiszemy list w obronie pułkownika Kuklińskiego. Pamiętam jak dzisiaj, a Kukliński był ciągle, ciążyła na nim kara śmierci i Herbert napisał do Wałęsy. Pamiętam, że był przekonany, że jeżeli on napisze ten list, to Wałęsa każe Kuklińskiego uniewinnić. Ja rano pojechałem do kancelarii prezydenta i zaniosłem ten list. I Herbert bardzo czekał na odpowiedź od Wałęsy. Po tym ten list przesłał do prasy jako list otwarty, ale Wałęsa nie zareagował nawet i na to. Bodajże 6 maja w 1998 roku Kukliński przyjechał na promenady tam do państwa Herbertów w czasie swojej pierwszej wizyty w Polsce po 18 latach. Pamiętam, że przekazywali sobie jeden i drugi różne tajemnice. I Herbert w pewnej chwili zaczął coś szeptać Kuklińskiemu do ucha tak, że nawet ja tego nie słyszałem. A potem wziął tak, położył palec na ustach i powiedział tak czy coś w tym rodzaju. I rozmawiali jak dwaj wytrawni ludzie wywiadu. W konspiracji obaj panowie umówili się na spotkanie w Wenecji. Taki był pomysł Herberta. To miejsce wyznaczył Herbert. I kiedy już po śmierci Herberta rozmawiałem z pułkownikiem Kuklińskim, on mówi, że cały czas czekał na sygnał, kiedy ma kupić bilet i z Ameryki polecieć do Wenecji po to, żeby się spotkać z Herbertem już bez ochrony łopu, bo kiedy on rozmawiał u niego w domu, to cały dom był otoczony funkcjonariuszami służb specjalnych, żeby móc po prostu sami sobą się nacieszyć. Этот лист мы получили еще в ту войну, в 1995 году, через 8 дней после начала войны.
после начала российской агрессии на нашу республику, на нашу родину. Лист был адресован до президента Жохара Дудаева. Эрберт чувствовал, что чеченцы выполняют практически черную работу, можно сказать, против общего врага. Ведь Россия, и поскольку Советский Союз – это империя зла, названная в мире, а Россия – это одно и то же, и маленькая Чечня осталась один на один с этой империей зла. Империя зла, прежде всего, был враг, является врагом и Запада, и Соединенных Штатов Америки, и всего мира. И чеченцы взяли эту неравную схватку с этим общим врагом. Но при этом еще и Чечня оказалась внутренним делом этой империи зла. Как может быть целый народ быть внутренним делом империи зла? Fizycznie był zupełnie bezbronny. Leżał w łóżku, siedział w fotelu, miał problemy z normalnym funkcjonowaniem jako człowiek. A jednocześnie rozmawiał o sprawach pryncypialnych. On się zamykał jak gdyby w swoim świecie. To był świat honoru, to był świat męstwa. Miał pełną świadomość tego, że ten jego mały świat jest inny niż ten duży świat, który nas otacza. I w ten sposób mógł walczyć ze złem. Dwa lata bodajże przed śmiercią Herberta była w Polsce wystawa dwóch obrazów Caravaggia. I Herbert powiedział, że bardzo by chciał to zobaczyć. No tak, ale jak to zrobić? On już chodzić nie mógł, a poza tym były gigantyczne tłumy przed Muzeum Narodowym. Zadzwoniłem do dyrektora i powiedziałem, że właśnie pan Herbert marzy o tym, żeby zobaczyć te obrazy, jak to zorganizować. No i Herbert zobaczył obrazy Caravaggia. Charakteryzował się niezwykłą pogodą ducha, zawsze był element żartu, zawsze była nawet taka kpina z własnej niemocy, prawda? Kiedy on na przykład mówi, że każdy wybiera sobie jakieś nieszczęście, czy każdy wybiera sobie jakąś chorobę, bo teraz jest modne, to ja sobie wybrałem taką chorobę i właśnie, ponieważ muszę iść na fali, więc właśnie teraz leżę, ponieważ to jest bardzo modne. No więc to były tego typu żarty, no naprawdę, na które rzadko kogo stać. Już był taki nieobecny trochę na ziemi, mówił bardzo mało, no i uścisnęliśmy się i powiedział: Bóg z tobą, Jasiu. I szczęści Boże, to te słowa pamiętam. Tom Epilog Burzy był w pewnym sensie dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nie wydawało mi się, że człowiek leżący stale w łóżku, któremu tworzyły się odleżyny na łokciu, bo cały czas leżał, gdy pisał, leżał oparty na jednym łokciu, jest w stanie tworzyć, a tworzył do końca. Także jego koniec był w zasadzie w pewnym sensie taki jak jego życie, błyskotliwy, jak grzmot letniej burzy, w czasie której zmarł. No cóż, myśmy tę wiadomość o śmierci dostali i natychmiast, no, jechaliśmy do Warszawy, natychmiast się odezwali. Do Kasi, no dowiedzieliśmy się o tym już, że kancelaria premiera przejęła sprawę pogrzebu. Pojechaliśmy do szpitala, popatrzyliśmy na niego kostnicy. Zbyszek, co mnie uderzyło, miał po śmierci zaskakującą twarz. Bo miał twarz człowieka szalenie rozgoryczonego. I właściwie miał taką twarz, jakiej nie miewał za życia i jakiej w swoich listach, w swoich wierszach, w swojej prozie nie ujawniał.
pomyślałem sobie, że ta maska pośmiertna nie ujawnia prawdy, jest maską fałszywą. Jest jakąś maską przypadkową. I kiedy o nim pamiętam, kiedy o nim myślę, dostałem się tej maski, tego ostatniego, ta nieżywego Zbyszka, staram się tej jego twarzy nie pamiętać. Teraz daję stop, gdyż ostatni wywiad, jaki udzielam. Zamieszałem w każdym razie. Zgasiłem światło w knajpie i teraz niech się biją po mordzie. Ja idę sobie na spacer.